Na jasnej górze w dniach od 27 do 29 sierpnia odbędzie się zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski, poinformował o tym rzecznik Episkopatu ksiądz profesor Paweł Rytel Andrianik. Plenarne obrady biskupów początkowo miały odbyć się pod koniec czerwca. Koronawirus wymusił przesunięcie tego terminu. W związku z pozytywnym wynikiem testów na obecność koronawirusa u pięciu osób spośród mieszkańców sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, o czym wcześniej informowaliśmy, przedłużono czas kwarantanny. Poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel Andrianik. Dlatego ustalono nowy termin obrad biskupów od 27 do 29 sierpnia. Miejsce Jasna Góra. Wśród tematów obrad znajdą się między innymi aktualne kwestie dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jak poinformował episkopat, bezpośrednio przed zebraniem plenarnym 27 sierpnia na obrady zbierze się Rada Biskupów Diecezjalnych. Dzień wcześniej księża biskupi będą uczestniczyli w głównych obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.